Witam Państwa bardzo serdecznie na drugiej już sesji Q&A z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego. Pierwsza taka sesja odbyła się jeszcze wiosną, w takim bardzo trudnym okresie covidowym. Natomiast teraz jest druga, która jest przede wszystkim poświęcona planom na przyszły rok akademicki, który już rozpoczyna się niebawem, bo za kilkanaście dni. To, co jest ważne i na co warto zwrócić uwagę, to, że ten najbliższy rok akademicki będzie trochę inny niż zawsze, ale o tym za chwilę będziemy szczegółowo rozmawiać. W pierwszej kolejności chciałbym bardzo serdecznie przywitać ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pana Wojciecha Murdzka. Bardzo witam, panie ministrze, dzień dobry. I jednocześnie bardzo serdecznie Jednocześnie bardzo serdecznie podziękować za to, że zgodził się Pan uczestniczyć w tej sesji pytań i odpowiedzi. Pytania nie są łatwe, pytań było dużo, ale wybraliśmy te, które uznaliśmy, że są bardzo ważne, a przede wszystkim jakby sporo pytań się powtarzało. Także przed nami dosyć długa sesja Q&A i mam nadzieję, że studenci uzyskają odpowiedzi na pytania, które chcielibyśmy, aby uzyskali. Panie ministrze, oddaję Panu głos w formie takiego wstępu. Z ogromną przyjemnością witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że w miarę naszej rozmowy, odpowiedzi na pytania będzie przybywało uczestników, bo tak z reguły się dzieje, ale tam, gdzie się nie uda, to prośba, żebyście Państwo jako studenci swoim koleżankom, kolegom przekazali te informacje, o których będzie dzisiaj mowa. Bo oczywiście jesteśmy u progu nowego roku akademickiego. Tak jak zapowiadałem, rok zacznie się w tym klasycznym terminie. Chciałbym, żeby rzeczywiście pomimo okoliczności, trudnych okoliczności, zmieniających się, żeby to był dla każdego rok taki satysfakcjonujący, gdzie po prostu będzie i ta przygoda intelektualna, i ta przygoda dobrych relacji z koleżankami, kolegami, z nauczycielami akademickimi. Sądzę, że wszystko powinno właśnie być taką osobistą satysfakcją i takim elementem w drodze do budowania własnej kariery, czy to naukowej, czy w perspektywie zawodowej. Także jesteśmy oczywiście do dyspozycji uczelni, to tak się z reguły mówi, ale też Was, studentów, stąd cieszę się z tej możliwości, jeżeli będzie sygnał, a nasze relacje z Parlamentem Studentów są dobre, jeżeli będzie sygnał i będzie potrzeba kolejnego tego typu spotkania, to z góry wyrażam gotowość, zainteresowanie i zapraszam do takiej aktywności. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. Jeszcze powiem tylko, że ze mną jest Julia Sobolewska, dyrektor Biura Prasowego Parlamentu Studentów RP. Panie ministrze, powiedział Pan kilka słów o tym rozwoju naukowym również, który jest wśród studenci, mają do tego możliwość. Szanowni Państwo, jeszcze przed rozpoczęciem transmisji chwilę rozmawialiśmy z panem ministrem i pan minister powiedział nam, że ogłosił właśnie nowy program, albo za chwilkę ogłosi. Ja myślę, że to jest idealny moment, panie ministrze, żeby pan o tym szerzej powiedział, program dla kół naukowych. Bardzo proszę. Z ogromną przyjemnością. Będą trzy takie programy dedykowane, tak jak niektórzy profesorowie, rektorzy zauważyli, o, nareszcie coś pomyślane wprost dla studentów. I ten program skierowany dla kół naukowych jest właśnie takim programem. Chciałbym, żeby 100 najlepszych kół w skali całej Polski mogło uczestniczyć w tym rankingu i być w tym gronie najlepszych. Każde koło, żeby te starania mogło podjąć, a ci najlepsi uzyskają takie bardzo konkretne wsparcie, a mianowicie przewiduje taką wysokość dofinansowania aktywności, działalności tych zwycięskich kół 70 tysięcy na koło naukowe. Sądzę, że to jest interesujące, a już 12 października rozpoczniemy nabór w tym konkursie.
także czasu nie będzie za dużo. Myślę, że ci, którzy są aktywni poprzez koła naukowe, podejmą to wyzwanie, a ja z radością będę czytał, oglądał, jakie koła, z jakimi projektami się zgłaszają, bo chodzi o to, żeby te projekty i te pomysły były takie jak najbardziej konkretne, żeby rzeczywiście pokazać, że studenci już na tym poziomie angażują się w ten wymiar właśnie uzyskiwania efektów wynikających z tego procesu uczenia się, z procesu badań. Także teraz pozwolicie Państwo, że bardzo symbolicznie, nie będę przedstawiał, bo kamery są ustawione, komputera, ale tutaj mam znany klasyczny sprzęt typu myszka i tutaj w tym momencie podpiszę komunikat, który uruchamia ten program, także już dokonuję tej czynności. Oczywiście w wersji elektronicznej, dlatego nie piórem, a myszką, bo oczywiście będziemy rozmawiać o tych zmianach, które wkraczają, że praktycznie niewiele rzeczy zostanie nam. O, i już jest podpisane, także będzie działał, a właśnie wykorzystujemy tą technikę, która w ostatnim czasie pandemii jeszcze wyraźniej zaznaczyła swoją obecność na wyższych uczelniach, czyli wykorzystanie technologii w normalnym życiu i funkcjonowaniu szkół wyższych. To ja tylko dopowiem, że to program Studenckie Koła tworzą innowacje i na pewno wszyscy będą mogli również z kanałów Parlamentu dowiedzieć się o tym programie. Bardzo się cieszę, panie ministrze, i w imieniu studentów dziękuję za to, ale przejdźmy do meritum, czyli przejdźmy do tego, jakie pytania się pojawiły. Panie ministrze, przygotowaliśmy te pytania w taki sposób, że spróbowaliśmy je zgrupować. Zgrupowaliśmy je w różnych takich kategoriach, bo one często się powtarzały. Jeśli się powtarzały, to wybieraliśmy jedno z tych pytań i zaczniemy od takich kwestii ogólnych, które zostały przedstawione przez studentów. No i pierwsze, myślę, że najbardziej ogólne pytanie, jakie mogło się pojawić, to czy uczelnia ma obowiązek zapewnić wszystkim studentom maseczki i płyn do dezynfekcji, jeśli zajęcia będą odbywały się w sposób, znaczy na uczelni, w jakikolwiek sposób. Bardzo nam zależy, mi osobiście, żeby ten początek roku i cała praca odbywała się w warunkach bezpiecznych. Szczególnie to bezpieczeństwo zdrowotne jest niezwykle ważne. Stąd tutaj po konsultacjach z głównym inspektorem sanitarnym muszę też tak zaakcentować, że zostały wypracowane wytyczne dla przedstawicieli środowiska akademickiego i uczelnia, o ile to jest możliwe, powinna zapewnić miejsce do pobierania rękawiczek, maseczek, specjalny kosz na zużyte środki ochrony osobistej, urządzenia do dezynfekcji rąk, i te mechaniczne, i te elektroniczne, płyn dezynfekujący przy stanowisku obsługi studentów, doktorantów, klientów zewnętrznych też pamiętajmy, i w każdej toalecie ten płyn powinien być na bieżąco uzupełniany. Okej, dziękuję bardzo. To jest bardzo konkretna odpowiedź i bardzo się z tego powodu cieszymy. Kolejne pytanie, które chcielibyśmy zadać. To, które nam do nas doszło, na naszą skrzynkę, czyli czy uczelnia ma prawo wymagać od nas zapewnienia sobie środków ochrony osobistej na zajęcia laboratoryjne, czyli czy mamy mieć maseczki i rękawiczki, o ile z maseczkami jesteśmy w stanie się zgodzić, to czy rękawiczki nie powinna zapewnić nam uczelnia? Bardzo podobne pytanie, ale tutaj jakby czy uczelnia ma prawo tego wymagać? Tak jak powiedziałem, tutaj uczelnia powinna zapewnić miejsce pobierania rękawiczek, maseczek, ale też pamiętamy o odpadach, czyli specjalne kosze na zużyte środki ochrony osobistej. Natomiast jeszcze może taki akcencik, że studenci medycyny, którzy realizują zajęcia w sposób praktyczny przy łóżku chorego, na każdych zajęciach w jednostkach ochrony zdrowia powinni mieć zabezpieczony dostęp do indywidualnych środków ochrony osobistej. Okej, dziękuję bardzo, czyli rozumiem, że jakby oczekuje się, że te środki ochrony osobistej będą.
Trzecie pytanie, czy pan minister, tutaj cytuję to pytanie, czy pan minister nie powinien jasno wskazać uczelniom, co powinny zrobić z najbliższym rokiem akademickim? Pozostawienie do decyzji rektorom, tutaj podkreślam, że to cytat, to skrajna nieodpowiedzialność, ponieważ myślą oni wyłącznie o pracownikach, nauczycielach, a nie o studentach i tym, czego mają się nauczyć ci studenci. Oczywiście mocne sformułowanie, skrajna nieodpowiedzialność, mam nadzieję, że będzie skrajna odpowiedzialność. Natomiast w związku z nieprzedłużeniem terminu zawieszenia zajęć, ten termin na mocy rozporządzenia kończy się z datą 30 września. Uczelnie prowadząc zajęcia na kierunkach studiów powinny stosować się do przepisów ustawy. A prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy rozporządzenia w sprawie studiów mówią o tym, że widać wyzwanie dla koła naukowego, proszę bardzo, wypadające wiecznie z uszu słuchawki, także już jeden temat dla koła naukowego jest. Część efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana tylko w oparciu o metody, techniki kształcenia na odległość przy całej infrastrukturze, oprogramowaniu, ale to musi być interakcja między studentami a osobami prowadzącymi zajęcia. I decyzje ostateczne, żeby wyważyć tutaj jak najlepszy sposób i proporcje w tym nauczaniu hybrydowym, tak to nazwijmy, będą podejmowały i już to robią władze uczelni. One mają rozeznanie w specyfice danej uczelni i muszą dopasować metody, żeby one jak najlepiej służyły i żeby absolutnie nie nastąpiło obniżenie jakości nauczania. Dziękuję bardzo. Teraz w trochę innej tematyce, bardziej mówimy tutaj o strefach i czy jeśli Kraków wejdzie w czerwoną strefę, tutaj Kraków myślę, że jest jako przykład po prostu, wejdzie w czerwoną strefę, to będą ograniczenia liczby na wykładach czy też innych zajęciach albo zamknięcie uczelni, a co jeśli będzie w żółtej, kto o tym decyduje? Rektor, ministerstwo, może ktoś inny? Uczymy się tej zmiany formuły, czyli nie zawieszamy czegoś w całym kraju, nie dotyczy to wszędzie i wszystkich. Uczymy się funkcjonowania, patrząc na te ogniska, które sprawiają, że zjawiska koronawirusowe są groźniejsze. Mam nadzieję, że te strefy ominą te miejsca, gdzie są uczelnie, akademiki, ale jakby tak się stało, to władze uczelni, znając te lokalne uwarunkowania, muszą tak dobierać metody, żeby rzeczywiście nauczanie było bezpieczne, czyli może nastąpić jakieś przesunięcie w kierunku zdalnego nauczania, może nastąpić ograniczenie, jeśli chodzi o obecność studentów w jednym pomieszczeniu. Kolejne, oby nie było ograniczenia takiego typu czerwona strefa i bezwzględnie zalecenia sanitarne zawieszenia zajęć. Mam nadzieję, że na żadnej uczelni takiego przypadku nie będzie, ale oczywiście wtedy również władze uczelni muszą reagować. Rozumiem. Dziękuję bardzo. I następne pytanie. Dlaczego na uczelniach mogą być organizowane spotkania takie jak NKN dotyczące uczelni badawczych, a nie mogą być organizowane wykłady stacjonarnie? Myślę, że tutaj nie jest kwestia jakiegoś konkurowania. Wszyscy musimy przestrzegać tych warunków bezpieczeństwa. Przypomnę, że rozporządzenie zawieszające kształcenie obowiązuje do 30 września, ale już od 1 października to rozporządzenie przestaje obowiązywać. Wracamy do tej sytuacji praktycznie sprzed pandemii, ale bogatsi o doświadczenia. I rzeczywiście jestem przekonany, że decyzje w tym zakresie będą podejmowali rektorzy i rzeczywiście tam, gdzie
takie decyzje będą. Ja osobiście rekomenduję, żeby starać się organizować wykłady i ten sposób poprzez ten wymiar stacjonarny, tam gdzie tych możliwości nie będzie, to będzie ten element zdalnego nauczania. Natomiast Narodowy Kongres Nauki, te debaty, przypominam, że tego typu spotkania one są, ale w dużej mierze one się dzieją też w sposób taki hybrydowy, czyli wielu uczestników uczestniczy online, a pozostali zachowują rygory bezpieczeństwa. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Teraz mamy kolejne pytanie. Kolejny obszar pytań. Czyli oddaję głos Julii. Tak, dziękuję. Od początku, kiedy zawieszono funkcjonowanie uczelni, pojawiało się wiele pytań dotyczących legitymacji. I tak jest też teraz tym razem. Wiele pytań właśnie dotyczy tego, jak teraz w nowym roku akademickim będzie to wyglądać. I pierwsze z nich to jest, czy ważność legitymacji po otwarciu uczelni zostanie wydłużona w celu umożliwienia każdemu studentowi podbicia legitymacji. Jak pan minister wyobraża sobie sytuację na uczelniach, które będą prowadzić w 100% kształcenie zdalnie? Pierwsza bardzo istotna informacja. Legitymacje studenckie są ważne bez konieczności ich przedłużania do dnia 29 listopada, czyli mamy jeszcze sporo czasu. Przed upływem tego terminu należy tu w bezpośrednim kontakcie z uczelnią przedłużyć ważność tej legitymacji i myślę, że tutaj w tym pakiecie związanym z rekrutacją te informacje będą zawarte i też będą propozycje uwzględniające ten reżim sanitarny i te uwarunkowania takie organizacyjno-praktyczne podejmują uczelnie, ale one nie mają wpływu na ważność legitymacji. Ta ważność jest do 29 listopada, a ten proces myślę, że władze uczelni doskonale zorganizują. Rozumiem, dziękuję. O ten proces jest właśnie następne pytanie, to znaczy jak należy zaplanować dystrybucję legitymacji dla nowych studentów na uczelniach rozpoczynających semestr ze zdalnym nauczaniem, ale i nie tylko. Czy uczelnie będą mieć obowiązek skutecznego doręczenia legitymacji na koszt uczelni? Na pewno mamy różnorodne uczelnie co do wielkości, co do typu. Na pewno tutaj też Państwo jako przedstawiciele studentów Parlamentu Studentów jesteście w kontakcie z władzami i te metody na poszczególnych uczelniach wypracujecie, żeby takiego no w sumie organizacyjnego problemu nie było i sądzę, że jedno jakieś takie ogólnopolskie rozwiązanie pokazujące pewną logistykę to byłoby, że tak powiem, dosyć sztuczne. Myślę, że tutaj nie powinno być problemu, żeby to w sposób bezpieczny, ale też praktyczny rozwiązać na poszczególnych uczelniach. Rozumiem. Kolejne pytanie dotyczy legitymacji papierowych. Jak mam legitymację papierową, to czy jej ważność też jest przedłużona? Na mojej uczelni część osób otrzymała mandaty w komunikacji za brak odpowiedniego poświadczenia zniżki studenckiej. Papierowe legitymacje studenckie z początkiem roku akademickiego 2019-2020, czyli od 1 października 2019 roku, powinny być wymieniane przez uczelnie na legitymacje elektroniczne. Oczywiście bardzo, bardzo serdecznie do tego zachęcam. I przedłużenie następuje poprzez proste naklejenie hologramu lub zmiany w układzie elektronicznym. I przepisy nie przewidują wydawania, przedłużania po dniu 30 czerwca 2019 roku wersji papierowej. Dlatego wszyscy rozpoczynający studia, kontynuujący w roku akademickim 2019-2020 powinni mieć tą świadomość, że uczelnie były zobowiązane wydać elektroniczną legitymację studencką. Jeżeli się zdarzyło, że któraś uczelnia zaniedbała ten ruch, to myślę, że proszę się przypomnieć władzom uczelni, pozdrowić od pana ministra i wyjaśnić tą kwestię. Jakby były dalej kłopoty, to proszę pokazać, która uczelnia gdzieś tam odstaje od tego kierunku i będziemy wtedy reagować i pomagać.
pewnością, jeśli trafią do nas takie informacje, to na pewno będziemy je przekazywać. A ja powiem więcej, że dwie takie uczelnie przekazaliśmy w ostatnim czasie i pan dyrektor Czaja zadeklarował, że jakby rozwiąże tą kwestię, więc mam nadzieję, że to pytanie było z jednej z tych uczelni. Zdecydowanie będziemy reagować. Bardzo dziękujemy. Kolejne pytanie dotyczy M-legitymacji. Czy uczelnie mają obowiązek wprowadzania M-legitymacji? Jestem przekonana, że w tym semestrze moglibyśmy skorzystać z tej możliwości. To jest komentarz od autorki pytania. Oczywiście te rozwiązania się rozwijają i M-legitymacja stanowi tą wersję mobilną elektronicznej legitymacji studenckiej. Nie zastępuje jej wprost, może być wydana studentowi, który uprzednio miał wydaną elektroniczną legitymację studencką, który posiada PESEL. I to jest też jeden z takich dokumentów, który jest w tym pakiecie M-dokumentów. Wiemy, czy obserwujemy dowody osobiste szczególnie. I to są dokumenty, które mogą być przechowywane na urządzeniach mobilnych, tak preferowanych przez studentów. I tu Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia dedykowaną aplikację, żeby tak mogło się dziać i sądzę, że tutaj jest kwestia znowu może aktywności studentów, może wsparcia przez parlament, żeby uczelnia w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji te rozwiązania jak najbardziej nie tylko udostępniała, ale też promowała. Jasne, rozumiemy. To w takim razie tyle z pytań dotyczących legitymacji. Przekażę głos Dominikowi, żeby zapytał o sprawy socjalne i akademiki. Tak, panie ministrze, przechodzimy do spraw socjalnych i akademików, czyli takie tematy, które wywołują dużo emocji. Pytanie jest bardzo długie, ja postaram się to pytanie troszkę skrócić. Obecnie mamy spore bezrobocie, a studenci nie są w pełni dyspozycyjni i często mają problem ze znalezieniem pracy. A słyszałam, że bardziej prostudenckie zasady przyznawania pomocy materialnej studentom wprowadzone zostały tylko na semestr letni 19-20. Czy mam rozumieć, że te warunki nie zostaną przedłużone na kolejny semestr? Warto dodać, że zamieszkanie w akademiku będzie droższe, ponieważ musimy mieszkać w pokojach jednoosobowych. Tutaj o akademikach będziemy jeszcze rozmawiać, ale idąc dalej do tego, w tym samym pytaniu, przepisy dotyczące stypendium nie pozwalają wszystkim osobom znajdującym się w trudnej sytuacji na skorzystanie z pomocy materialnej. W pewnym sensie karzą bardziej ambitnych studentów za to, że studiują ponad 6 lat. Nawet jeśli w ciągu tych lat skorzystali z tej pomocy, nie korzystali z tej pomocy, a teraz jest im potrzebna. Czyli jakby podsumowując pytanie o to, czy przepisy pozostaną bardziej liberalne, przepisy dotyczące pomocy materialnej, no i kwestia 6 lat wynikająca z ustawy. Jakby panie ministrze, oddaję głos. To musimy wiedzieć, że oczywiście nie wszystkie przepisy, które się incydentalnie pojawiły w tym trudnym czasie, będą przepisami, które na stałe wchodzą w życie. Zawieszenie funkcjonowania przepisu ograniczającego do 6 lat okres przysługiwania stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i kwestie dotyczące zapomóg podczas epidemii, to jest coś, co obowiązuje do 30 września i było podyktowane to, że rzeczywiście dochody wielu gospodarstw uległy takiemu zawirowaniu, pomniejszeniu w związku z tym, że oprócz koronawirusa w tym wymiarze zdrowotnym no, widzimy efekty w postaci kryzysu gospodarczego i trudności w różnych firmach, zakładach pracy. Obecnie gospodarka, czego sobie wszyscy życzymy, wraca do pełnego funkcjonowania i zasadny jest również powrót przyznawania świadczeń w standardowych formach, dotychczasowych sprzed pandemii, ale oczywiście jest cały czas możliwość wnioskowania o jednorazową zapomogę, gdzie ta sytuacja dalej by tej pomocy wymagała. Ponadto pracujemy nad zmianą prawną, która wydłuża to prawo do otrzymywania stypendiów studentom studiującym na kierunkach, które obligatoryjnie trwają 11 lub 12 semestrów. Rozumiem. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Idąc teraz dalej, czyli jakby podsumowując, wraca ten przepis obowiązujący 6 lat na stypendium socjalne, ale ministerstwo pracuje w zakresie zmian tych przepisów jakby długofalowo, gdzie to nastąpi pewnie dopiero przy nowelizacji. Teraz drugi temat, również związany z pomocą materialną. Czy zdjęcie obowiązku posiadania zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej będzie obowiązywało w nowym roku akademickim? Na podstawie rozmowy telefonicznej z OPS w moim mieście wydanie zaświadczenia jest bardzo problematyczne. Szczególne zasady, to w poprzednim punkcie też zwracam na to uwagę, zostały ustanowione na ten okres do 30 września, czyli od 1 października wracamy do pierwotnych zasad i zostanie przywrócony obowiązek dołączenia do wniosku o przyznanie stypendium tego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej w sytuacji dochodowej, majątkowej studenta, tam gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł, ale wydanie tego zaświadczenia jest obowiązkiem organu administracji publicznej i wniosek o wydanie tego zaświadczenia może mieć charakter wystąpienia w formie dokumentu elektronicznego, czyli drogą elektroniczną można przesłać na skrzynkę podawczą ośrodka pomocy społecznej właśnie tego wniosku, tej prośby. Także te możliwości sprawiają, że powinniśmy usuwać te trudności. Jakby się okazało, że gdzieś któryś ośrodek pomocy sobie z tym nie radzi, to ja jako doświadczony samorządowiec chętnie wykonam telefon z prośbą, żeby sobie poradzili, bo to jest ich obowiązek. Panie ministrze, bardzo dziękuję za tę deklarację. My też jako parlament zastanawialiśmy się nad tą kwestią i nawet mamy w planach złożyć do pana taką oficjalną prośbę, aby przez może Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych jakby przypomnieć, że taki obowiązek po stronie OPS-ów jest, bo wiemy, że ten przepis zawsze był problematyczny w kontekście spraw socjalnych. Dziękuję za podpowiedź. Oczywiście możemy też właśnie tutaj wesprzeć się jakąś tam większą aktywnością wojewodów, którzy powinni o tych obowiązkach przypominać. Dobrze, dziękuję bardzo, więc my też jakby oficjalnie się z taką prośbą zwrócimy. Kolejne pytanie, czy jest możliwość składania wniosku o stypendium socjalne w sposób zdalny? Jeśli tak, to czemu na mojej uczelni to nie działa? No to już trochę żeśmy powiedzieli, że bardzo jasny jest przekaz, że wszystkie rozwiązania takie pozwalające zdalnie składać wnioski, przesyłać dokumenty, wdrażać kwalifikowany podpis elektroniczny. To wszystko można zdalnie zrobić, dlatego ja osobiście też zachęcam, żeby nie ma przeszkód, to jest procedura szybka, łatwa, żeby mieć pozakładane profile zaufane. To ułatwia składanie w tej zdalnej formie różnych wniosków, nie tylko tego. I znowu, jeżeli byłyby jakiekolwiek z tym kłopoty, to służymy pomocą. Także i promujmy te nowe rozwiązania i tam, gdzie jest to obowiązek, to instytucje musimy też dopingować, żeby nie było żadnych problemów. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Następne pytanie. Czemu przez tyle lat nie można było składać podań online, a teraz nagle w miesiąc się dało? Czy nie możemy tego utrzymać? Tak gdzieś już po pierwszym miesiącu pandemii ktoś mi powiedział: słuchaj, nie wiedziałem, że tyle rzeczy w Polsce można załatwić na telefon, właśnie w formie internetowej. No okazuje się, że to doświadczenie pandemii, mimo że samo w sobie jest i bardzo trudne i złe, ale też wymusiło pewne procesy właśnie takich rzeczy, które się rozciągały w czasie, wydawało się niemożliwe, że to dzieje się szybko i to myślę, że jest takie doświadczenie, które musimy wzmacniać i rozwijać, bo to jest dobry kierunek. Panie ministrze, jako głos środowiska studenckiego mogę powiedzieć, że to jest bardzo dobry kierunek i powinniśmy jak najbardziej digitalizować tę formę pytań i podań.
Kolejne pytanie. Chociaż ja się cieszę, że rozmawiamy, bo tak byście mi wysłali, ja bym tam odpisał internetowo, ale spojrzenie w oczy studentowi to zawsze jest walor. Nie, oczywiście my tutaj się zgadzamy z tym, że trzeba rozmawiać i jakby z dziekanatem, do dziekanatu również trzeba pójść i porozmawiać czasem z paniami w dziekanacie. Dla ich również urozmaicenia pracy, ale jeśli można zrobić coś łatwiej, a nie stać w kolejce, tylko wysłać to przez internet, to dajmy taką możliwość. Cieszę się, że taka możliwość jest. My będziemy też promować możliwość wysyłania przez ePUAP i ewentualnie prosić o interwencję na uczelniach, gdzie to nie będzie możliwe. Kolejne pytanie, czy uczelnia może dofinansować zakup komputera, jeśli jest niezbędny do uczestnictwa w zajęciach? Mój komputer jest zbyt słaby, by móc łączyć się zdalnie i korzystać z programów dostępnych na uczelni. Jestem przez to do tyłu z materiałem. To jest bardzo pojemny punkt, bo oczywiście musimy znaleźć rozwiązania, które pomogą pokonać tego typu problemy, ale tutaj też liczę na współpracę i taką kreatywność studentów. Wprost uczelnia nie przewiduje takich świadczeń typu zakup dla studenta komputera. Może, jeżeli są takie możliwości, udostępnić sprzęt ze swoich zasobów, żeby wspierać tą naukę zdalną. Oczywiście nie ma przeszkód, żeby też w tym wymiarze stypendium czy ewentualnie zapomogi dokonać takiego zakupu, ale też te wszystkie aktywności studenckie, to od czego zaczęliśmy, czyli praca w kołach naukowych, angażowanie się w różne rzeczy projektowe, to są takie kierunki, które tych możliwości pokazują więcej. Jakby się okazało, że gdzieś to jest rzeczywiście bariera, to prośba, żeby te sygnały do nas docierały. Być może, że będziemy jakichś szczególnych rozwiązań wtedy poszukiwać. Okej, dziękuję bardzo. Kolejne pytanie jest dosyć długie. Po wejściu w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o stypendia mogą ubiegać się studenci, których okres studiowania nie przekracza 6 lat. Czy w pracach przy nowelizacji tej ustawy przewidują Państwo zmianę bądź zniesienie tego zapisu, choćby w odniesieniu do stypendium rektora? Rozumiem, że ten przepis ma na celu zapobieganie nadużyciom, ale stypendium rektora jest wynikiem pracy własnej studenta, a nie osoby, które studiują dłużej niż 6 lat, nie zawsze są wiecznymi studentami, w cudzysłowie. Sytuacje są różne. Czy nie można by zmodyfikować tego zapisu tak, aby okres 6 lat obowiązywał od dnia wejścia w życie ustawy, a nie wstecz? Ja rozumiem, że tutaj są, panie ministrze, trochę jakby dwa pytania. Czyli jedno jest odnośnie tego, czy 6 lat ma obowiązywać do stypendium rektora, a drugie chodzi tutaj o działanie, jak autor mówi, wstecz tego przepisu. Znaczy, oczywiście jest sytuacja taka, że ten syndrom wiecznych studentów jest. To nawet samo pytanie zawiera. W związku z tym te ograniczenia się pojawiają. Ale podjęliśmy takie prace, żeby przepisy zmienić i wydłużyć ten okres przysługiwania świadczeń do 7 lat. Szczególnie tutaj mam na myśli ten przypadek jednolitych studiów magisterskich, które trwają 11 albo 12 semestrów i to rozwiązanie powinno wyrównać te szanse kończenia studiów ze wsparciem z budżetu, niezależnie od długości trwania studiów i sądzę, że tutaj powinny te rozwiązania być. Być może, że będziemy analizować te przypadki, które gdzieś tam się dzieją i jakoś reagować. Oczywiście działania wstecz są w każdej dziedzinie jakieś nietypowe i raczej powinniśmy unikać. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie. W sumie to jakby doszliśmy do wniosku, że połączymy te pytania. Te pytania, czyli będą jakby dwa pytania w jednym. Dlaczego uczelnia twierdzi, że ministerstwo nakazało zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych? Ceny są wtedy zdecydowanie wyższe, i tak spotykamy się z naszymi sąsiadami w kuchni, windzie, łazience. I drugie pytanie. Moja uczelnia wprowadziła podwyżki cen za miejsce w akademiku ze względu na wyłącznie pokoje jednoosobowe. Teraz powinnam płacić za miesiąc 650 zł. Wolałabym mieszkać z kimś i płacić mniej. Co mam zrobić?
Oczywiście znowu jest konieczne podkreślenie, że niezależnie od okresu, ale również jasne, że to obowiązuje w tym czasie epidemii, ale uczelnie cały czas są tymi podmiotami działającymi autonomicznie i nie ma takiego prawnego nakazu mówiącego o pokojach jednoosobowych, ale oczywiście staramy się podkreślać, które rozwiązania są bezpieczne i po konsultacjach z głównym inspektorem sanitarnym rekomendujemy, nie nakazujemy, rekomendujemy, żeby ograniczać ten kontakt między osobami, jeśli chodzi o to życie akademików, między innymi poprzez w miarę możliwości zakwaterowanie w pokojach właśnie, żeby dostęp do węzła sanitarnego nie dotyczył dużych grup studentów, a wersja oczywiście jednoosobowa z dedykowanym węzłem sanitarnym, no to byłby ideał, ale te decyzje, patrząc na swoją bazę, podejmują uczelnie. Natomiast my pokazujemy, że bezpieczeństwo, zachowanie dystansu społecznego powinny być takim wyznacznikiem. Oczywiście, jeżeli jest trudna sytuacja i tutaj te bariery są właśnie takie ekonomiczne, jeśli chodzi o opłaty, przypomnę znowu, że jest kwestia stypendiów socjalnych i ten podniesiony koszt zakwaterowania może być powodem wniosku o zwiększenie kwoty stypendium socjalnego, nawet jak to dotyczy wynajmu prywatnego. I oczywiście też myśmy zareagowali i ministerstwo zwiększyło subwencje dla uczelni przeznaczone właśnie, to zwiększenie jest na łagodzenie skutków pandemii. W związku z tym te straty, które uczelnie trochę lub więcej niż trochę ponoszą poprzez zmniejszone wpływy z akademików, mogą sobie w jakiejś tam mierze rekompensować i te środki powinny też pomóc ograniczyć ten pułap cenowy, a równolegle pamiętamy, że nie tylko akademiki są tym rozwiązaniem, które są w gestii uczelni, te rozwiązania zaczynają się poszerzać. Dziękuję bardzo. Tutaj padły dwie niezwykle ważne kwestie, które chciałbym podnieść. Czyli po pierwsze, ministerstwo nie nakazuje, a jedynie rekomenduje wyłącznie pokoje jednoosobowe. To jest rekomendacja, a nie nakaz. Tutaj jakby zwróćcie, drodzy studenci, na to uwagę. A druga kwestia, argument w postaci tego, że w poprzednim semestrze było mniejsze obłożenie i w tym najbliższym również będzie mniejsze obłożenie i z tego powodu muszą wzrosnąć ceny. No, pan minister tutaj wyraźnie podkreślił, że uczelnie dostały zwiększenie subwencji ze względu na skutki koronawirusa, więc ten argument no, nie może być podnoszony jako argument do podniesienia cen. Więc dziękuję bardzo, panie ministrze, za tę odpowiedź. Myślę, że to jest bardzo istotna odpowiedź na te dwa pytania, która się pojawiła. I przechodzę do kolejnego pytania. Cytuję, rozpoczynam studia w tym roku i niestety nie mam szans na miejsce w akademiku, bo przed rekrutacją dla nowych studentów nie było już żadnego wolnego miejsca. No to mamy sytuację, która nie jest zupełną nowością z racji tej trudnej sytuacji w tym nietypowym czasie, bo kwestie miejsc w akademiku, przypomnę, że są uczelnie, które nie mają w ogóle takiej możliwości, mają akademików, ale tam, gdzie jest brak możliwości zakwaterowania, takie potrzeby są. No to jest korzystanie, z czego oczywiście studenci korzystają właśnie, to są wynajmy pokoi na rynku komercyjnym i tutaj pozostaje wnioskowanie o zwiększenie stypendiów socjalnych na te koszty, no i się rozpoczyna nowe zjawisko, które jest w zalążku, ale zaczynają się pojawiać inwestorzy budujący prywatne akademiki. Mam nadzieję, że o dobrym komforcie mieszkania, ale też o umiarkowanych cenach, czyli wejdzie taki element konkurencji trochę
rynkowej. My z kolei chcemy podnosić właśnie standardy w tych akademikach, które są, i wspierać ewentualnie inicjatywy tam, gdzie będą powstawały, budowy nowych akademików w miarę możliwości budżetowych. Ja myślę, panie ministrze, że taki program remontów akademików jest bardzo potrzebny i dlatego też niejednokrotnie już to podkreślaliśmy, że to jest bardzo ważne dla studentów i bardzo proszę, żeby w kolejnym roku Ministerstwo Nauki zwróciło również uwagę na taki program, bo mógłby taki program się pojawić. Zasygnalizuję, że już teraz przeznaczamy spore środki na takie akademiki, gdzie ten proces inwestycyjny jest już przygotowany. Natomiast tą kwestię wpisujemy w ten wielki fundusz odbudowy, żeby sięgnąć po te duże środki europejskie i żeby był ogólnopolski taki projekt, gdzie rzeczywiście już te środki będą znaczące i pomogą rozwiązać sytuację w wielu punktach Polski na wielu uczelniach. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, oddaję głos Julii, bo zamknęliśmy ten rozdział z sprawami socjalnymi i akademikami i teraz przechodzimy do tematu zajęcia zdalne. Tak, i pierwsze pytanie dotyczy włączenia kamerki, to znaczy jak pan minister zapatruje się na wymagania włączenia kamerki podczas zajęć i zaliczeń? I tutaj osoba zadająca to pytanie komentuje, że ma bardzo słaby internet, ponieważ mieszka w mojej miejscowości i rozłącza mi połączenie, więc jest to dla niej problematyczne ze względów technicznych. Te techniczne problemy musimy jakoś pokonywać. Ja o tym problemie rozmawiałem też z ministrem cyfryzacji i prośba taka, żeby te sygnały do nas docierały tam, gdzie to jest rzeczywiście realnym problemem, i spróbujemy zrobić jakąś inwentaryzację tego zjawiska i wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji znaleźć jakieś rozwiązania, podpowiedzi. Wiemy, że równolegle budujemy wielką sieć dostępu szerokopasmowego, no ale tam, gdzie to rozwiązanie nie sięga, to się wspólnie musimy zastanowić. Natomiast jeżeli się nie da, no to rzeczywiście trzeba korzystać z tej infrastruktury uczelni i tutaj może to być jakiś powiedzmy dedykowany gabinet, może to być kwestia zasad udostępnienia biblioteki, czy jakieś inne rozwiązania. W każdym razie, no, jeżeli uczelnia podejmuje decyzję o zdalnym nauczaniu, nie powinno to wpływać na jakiekolwiek ograniczenia, jeśli chodzi o studentów. Natomiast kamerka przy egzaminach, no, szukamy tych metod. Ostatnio rozmawiałem z osobą, która szczególne uprawnienia na wyższym poziomie, jeśli chodzi o Facebooka, chciała uzyskać. No i egzamin był taki, że kamerka musiała oglądać nie tylko studenta czy zdającego, ale musiała omiatać 360 stopni, czyli całe pomieszczenie. Poza tym system śledził, gdzie student ma skierowany wzrok. Jak odwracał uwagę od komputera, to już się komunikat dyscyplinujący pojawiał. No to są skrajne, takie już rygorystyczne rzeczy, ale na pewno chodzi o to, żeby też mieć pewność, że faktycznie ten egzamin się odbywa w warunkach sprawdzenia wiedzy, a nie inteligencji technicznej studenta. Rozumiemy. I teraz mamy dwa pytania, które łącznie zadamy. Po pierwsze, czemu mamy płacić tyle samo za zajęcia na studiach wieczorowych, które polegają na tym, że wykładowca nam wyśle książkę do przeczytania? Jak możemy dochodzić obniżenia opłat? I drugie pytanie, czy ministerstwo będzie prowadziło kontrolę kształcenia zdalnego? Na mojej uczelni ostatni semestr był bardzo słaby. Prowadzący wysłał nam prezentację i pisał, że jeśli mamy pytanie, to możemy napisać do niego maila, a chyba nie na tym polega prowadzenie zajęć. To są cytaty z pytań. Szczególnie za to pytanie dziękuję, ponieważ ja w tych ostatnich tygodniach bardzo wyraźnie podkreślam, że jakość nauczania nie może ucierpieć na zmianie formy, na przechodzenie na zdalne, na zachowywanie bezpieczeństwa. Nie może to być kosztem jakości i tam, gdzie odpłatność jest regulowana poprzez umowę, poprzez stosunek cywilnoprawny, student może rzeczywiście wymagać, żeby to, za co płaci, ponosi
koszty, żeby rzeczywiście władze uczelni reagowały adekwatnie do zawartej umowy. I chcę tylko też nadmienić, że zarówno ministerstwo, jak i Polska Komisja Akredytacyjna będą może nawet intensywnie dokonywać tych kontroli, jeśli chodzi o jakość nauczania i ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzania, jak wygląda zdalne nauczanie, i tu absolutnie nie może być drogi na skróty kosztem jakości albo jakiegoś wykorzystania sytuacji i jakichś szkód, nazwijmy to, które ponosi płacący jeszcze w dodatku student. Rozumiem, to ja może skorzystając z okazji od razu dodam, że my też jako Parlament Studentów RP realizujemy teraz projekt, który właśnie ma na celu zdefiniowanie tego kształcenia zdalnego prowadzonego w ostatnim semestrze, więc jeżeli ktoś chciałby się wypowiedzieć, niezależnie od tego, czy jest z tego ostatniego semestru z jakości zajęć zadowolony, czy nie, to zapraszamy do wejścia na naszą stronę www.kształceniezdalne.psrp.org.pl i wypełnienie ankiety, ona jest dostępna dla wszystkich studentów. Oczywiście wynikami też się będziemy dzielić szeroko razem z ministerstwem. Mam nadzieję, że na ten temat też będziemy później mogli porozmawiać i przedstawić rekomendacje. Bardzo Dziękuję. Przechodzę do kolejnego pytania. Tutaj też będę cytować. Jestem studentką Uniwersytetu Warszawskiego i chciałabym dowiedzieć się, dlaczego ministerstwo nie wydało odpowiedniego rozporządzenia nakazującego prowadzenia ćwiczeń, a więc zajęć praktycznych stacjonarnie tak długo, jak sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Na mojej uczelni będą one nadal w zdecydowanej większości zdalne, co oznacza słabszą jakość. Narzędzia wykorzystywane do ich prowadzenia okazują się być niewystarczające, a po drodze pojawiają się problemy techniczne związane ze słabym łączem, sprzętem, czy też zbyt obciążoną platformą, na której są prowadzone zajęcia. Jako studentka kierunku językowego nie wyobrażam sobie zajęć na przykład z komunikacji, polegających jedynie na słuchaniu wykładowcy, ponieważ cała grupa nie będzie mieć włączonych kamerek i mikrofonów ze względu na zbyt duże obciążenie platformy, z której się korzysta, a zapowiada się na taką właśnie jakość. Wygląda na to, że uczelnie nie są przygotowane, a ja obawiam się, że nauczanie zdalne będzie przedłużane. Nie wyobrażam sobie ukończenia studiów w takiej formie, czyli w 100% zdalnej, skoro wybrałam się z jakichś powodów na studia stacjonarne, zajęcia na studiach o profilu praktycznym, także będą odbywały się zdalnie, co mnie także niepokoi. Także tutaj pytanie właśnie o tą realizację zajęć w tej formule. Wiem o szeregu wątpliwości studentów. Docierają do mnie te wątpliwości budzące niepokój, jeśli chodzi o decyzję władz Uniwersytetu Warszawskiego, ograniczenia zajęć stacjonarnych, a tego mocnego akcentu na nauczanie zdalne. Chciałbym zwrócić uwagę, że Uniwersytet Warszawski jako jeden z pierwszych, tam się pojawiło to zarządzenie i ta deklaracja mówiąca o zdalnym. Mam nadzieję, że Uniwersytet Warszawski bacznie obserwuje, co się dzieje na innych szkołach wyższych i bez kłopotu dostrzeżemy, że ta pierwotna tendencja ulega zmianie i rzeczywiście te dyskusje również ze studentami o jakości nauczania, o właśnie wyjątkowości pewnych form i tutaj pokazanie, że interakcja również między studentami, a nie tylko słuchanie wykładowcy, że ta dynamika jest rzeczywiście taka, gdzie pewnie technologia będzie nadążała za moment, ale na dzisiaj to jest wręcz nie do zastąpienia i trzeba rzeczywiście tutaj mądro władz, żeby wyważyć i absolutnie korzystać z tych klasycznych, dotychczasowych form, a tam, gdzie jest pewność, że bez jakiegokolwiek uszczerbku na jakości to nauczanie może być zdalne, no to niech te obszary w jakiejś mierze będą wykorzystywane. Także ja osobiście bardzo zachęcam również władze Uniwersytetu Warszawskiego, czy władze tych uczelni, które trochę zbyt mocno moim zdaniem akcentują to nauczanie zdalne, żeby rzeczywiście tutaj w dialogu ze studentami, z nauczycielami akademickimi, żeby wracać do tej formy klasycznej, wspierając się tym, czego się uczymy przez ostatnie miesiące. Rozumiem, dziękuję. Pojawiło się też pytanie o najbliższy rok akademicki i je przedstawi Dominik, któremu oddaję głos. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, czy w najbliższym semestrze trzeba będzie zrealizować wszystkie zajęcia w szpitalu na kierunku pielęgniarstwa?
Chodzi tutaj głównie o zajęcia praktyczne. Ja na wielu uczelniach oglądałem postęp. Są takie sale, laboratoria, gdzie pojawiają się manekiny, fantomy oprzyrządowane elektroniką za 700 tysięcy, nawet jeden był, to rzeczywiście jest krok naprzód i na pewno część rzeczy można przy tych nowych technikach zrobić więcej, jakby już na pograniczu tej części praktycznej, ale nikt sobie nie wyobraża, że można zrealizować właśnie naukę pielęgniarstwa czy kierunek lekarski bez stanięcia przy łóżku pacjenta. W związku z tym na pewno tutaj, nawet jak jest troszeczkę przesunięcie tych różnych możliwości technicznych kształcenia na odległość, to zdecydowanie sądzę, że władze uczelni będą realizowały jak najszerzej ten wymiar praktyczny. Okej, rozumiem, dziękuję bardzo. Czyli jakby odpowiadając bardzo wprost, znaczy, że będzie trzeba zrealizować te praktyki? Zdecydowanie tak, bo tutaj byśmy dali zły sygnał dla pacjentów przyszłych, że powiedzmy ktoś czysto teoretyczny przyjdzie na końcu pracować w szpitalu i pierwszy raz zobaczy pacjenta. Tak nie może być, musi być ta część praktyczna realizowana. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Idąc dalej w te pytania na przyszły rok akademicki, na niektórych uczelniach nadal nie wiadomo, w jakiej formie mamy mieć zajęcia. Czy pan minister może przyspieszyć wydanie decyzji? Panie ministrze, to jest jakby też od nas bardzo, jakby utożsamiamy się z tym pytaniem. Zdecydowanie myśmy starali się, żeby z dużym wyprzedzeniem przesłać te rekomendacje wydyskutowane z głównym inspektorem sanitarnym i na pewno władze żadnej uczelni nie mogą powiedzieć, że nie mają wiedzy, że nie wiedzą, jak to zorganizować. No to jest też sprawdzian sposobu zarządzania. Myślę, że też na uczelniach pojawili się nowi rektorzy, bo mieliśmy przecież wybory i też będzie to dla nich taki ważny do zdania egzamin i ja wszędzie apeluję, ponieważ nie ma przeszkód, żeby te decyzje zapadały natychmiast, bo tworzenie jakiejkolwiek sytuacji niepewności też budzi niepotrzebne dyskusje nie tylko wśród studentów, ale też pracowników. Dlatego naprawdę musi się to dziać szybko. Wystosowałem list do rektorów pokazujący, że wszystko jest przygotowane, jasne, żeby te decyzje mogły natychmiast zapadać. Dobrze. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Kolejne pytanie. Co pan minister radzi studentom, którzy mają kształcenie hybrydowe, część zajęć online, a część zajęć stacjonarnie? Czy przeprowadzać się do miasta, w którym znajduje się siedziba uczelni? I tutaj uzupełnienie. Czy uczelnie mają prawo wymagać obecności tego samego dnia od 11.30 na zajęciach online, a o 13.00 na zajęciach stacjonarnych? Czyli jak to wygląda z takiej już praktyki akademickiej? Myślę, że tutaj musi być taki ścisły dialog i racjonalizowanie. To nie dotyczy też tylko uczelni, bo ta praca zdalna wymaga przepracowania całej logistyki i też pracownicy zdalnie pracujący i też nawet pracownicy ministerstwa. My też mamy wielu naszych pracowników, którzy w sposób zdalny pracują, ale tak ta praca musi być organizowana, żeby rzeczywiście wszystkie obowiązki były podjęte i żeby też był jakiś w tym wszystkim aspekt takiej wyrozumiałości i wrażliwości, żeby nie stawiać sobie rzeczy trudno realizowalnych i tak zorganizować, żeby rzeczywiście bardzo mądrze dzielić tą pracę
zdalną, z tą pracą czy obecnością na miejscu. Sądzę, że to już jest w wielu przypadkach rozwiązane, dobrze rozwiązane. Można korzystać z dobrych praktyk, jeżeli samemu ma się wątpliwości. No a tam, gdzie jest nieracjonalne, to trzeba to poprawiać w takim dialogu również ze studentami. Dziękuję bardzo. Ja tylko dopowiem, drodzy studenci, nie bójcie się odzywać do władz uczelni i zgłaszać tych problemów, jeśli takie problemy by się pojawiły. Nie bójcie się też korzystać z pomocy samorządu studenckiego, bo to samorząd studencki jest waszą reprezentacją, która jest na uczelni, i korzystajcie z pomocy samorządu studenckiego. Oni naprawdę są skuteczni. Przekonaliśmy się podczas COVID-u, że w wielu trudnych sytuacjach samorząd studencki mógł naprawdę dobrze sobie poradzić, więc zachęcam do tego, żeby w pierwszej kolejności kontaktować się właśnie z samorządem studenckim, wodzami uczelni. Jeśli to nie pomoże, to jako Parlament Studentów jesteśmy otwarci na to, żebyście zwracali się do nas z prośbą o to, abyśmy interweniowali w jakiś sposób w tej sprawie, czy to Parlament Studentów, czy Rzecznik Praw Studenta, który działa przy Parlamencie Studentów. A jak mechanizmy by zawiodły, to na końcu oczywiście ja się chętnie włączę i będę wspierał Parlament Studentów i Was, żeby tego typu rzeczy szybko i dobrze rozwiązywać. Bardzo dziękuję za tę deklarację. Przechodząc do kolejnego pytania, dzisiaj już rozmawialiśmy o kołach naukowych, natomiast tutaj bardziej takie organizacyjna kwestia. Czy ministerstwo ma zamiar zobowiązać uczelnie do udostępnienia sal na działalność kół naukowych? Aktualnie nie mamy gdzie się spotykać. Przypuszczam, że wynika to z obostrzeń dotyczących COVID-u. Myślę, że tutaj jest kwestia też jakiejś tam logistyki takiej z zachowań bezpieczeństwa, natomiast nie sądzę, żeby to były realne problemy, kwestia dobrej woli uczelni. Ciekawa zbieżność jest z tego, co ogłosiliśmy na początku, czy ogłosiłem. Myślę, że ten konkurs też będzie dopingował władze uczelni, żeby tworzyć jak najlepsze warunki do działania kół naukowych, bo później uczelnia może się pochwalić, może obserwować w tym rankingu właśnie aktywność kół naukowych, i sądzę, że to jest w interesie nie tylko studentów, żeby mieli dobre miejsca, ale na pewno w interesie uczelni, żeby budować dobry wizerunek i również nie przegrywać w tej konkurencji z innymi uczelniami, jeśli chodzi o aktywność i osiągnięcia kół naukowych. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, teraz temat związany z mobilnością studencką i oddaję głos Julii Sobolewskiej. Dziękuję. Zaczniemy od dwóch pytań, które zadam łącznie, dotyczących Erasmusa+. Czy uczelnia powinna prowadzić rekrutację do programu Erasmus+? W mojej uczelni ta rekrutacja została zawieszona i nie ma informacji, aby miała ona wrócić do normy. I drugie pytanie, bardziej ogólne, co z wymianami Erasmus+? Czy będzie możliwość wyjazdu? Komisja Europejska, która odpowiada za zarządzanie programem Erasmus+, nie wydała, warto zwrócić na to uwagę, decyzji, która to decyzja ograniczałaby czy uniemożliwiałaby realizację wyjazdów lub przyjazdów w ramach tego programu, czyli program jest cały czas aktywnym programem. Natomiast oczywiście są pewne rozstrzygnięcia i tutaj tylko kontakt polskiej uczelni z zagraniczną uczelnią, zweryfikowanie tych warunków bezpieczeństwa może doprowadzić do konkretnych rozstrzygnięć. Znam osobiście studentów, którzy pomimo tego trudnego czasu korzystają, wyjeżdżają i tutaj ten kontakt uczelnia jest decydujące. A myślę, że po obu stronach, czy uczelnia polska, czy uczelnia zagraniczna, wszystkim zależy, żeby ta wymiana była bezpieczna. My te aktywności międzynarodowe też będziemy wzmacniać przez różne programy i aktywności Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, bo to jest misja tej agencji. Bardzo nam zależy, żeby tych kontaktów międzynarodowych przybywało, żeby one były jak najbardziej efektywne.
Rozumiem, dziękuję. I mamy też takie konkretne pytanie dotyczące sytuacji studentów z Rosji. Dlaczego tak jest, że obecnie w momencie panowania epidemii studenci z Rosji mogą przyjechać do Polski i wiza naukowa jest dla nich dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy, podczas gdy Polacy studiujący w Rosji nie mają prawa wjazdu na teren Federacji Rosyjskiej w oparciu o wizę naukową? Czy nie powinna obowiązywać tu zasada wzajemności? Kto o tym decyduje? Liczę na wyjaśnienie mi tej sytuacji, ponieważ sytuacja polskich studentów w Rosji jest teraz bardzo ciężka i nie mają wsparcia. W związku z tym stąd też to pytanie i cytaty od autora pytania. No to są trudne tematy, bo się do tych takich rozwiązań otwierania na mobilność przyzwyczailiśmy. No to są decyzje w tym wymiarze międzynarodowym, gdzie tak naprawdę nie mamy wpływu i tutaj te decyzje właśnie ograniczające wjazd na terytorium Federacji Rosyjskiej, to nie jest decyzja, która jakoś szczególnie jest dedykowana studentom czy pracownikom naukowym. Również osoby, które posiadają zezwolenie na pobyt stały w Rosji, a opuściły w czasie pandemii terytorium, no mają ten niezwykle trudny problem. Natomiast jeżeli rzeczywiście jest jakaś szczególna sytuacja, no to myślę, że tutaj ewentualnie kontakt z ambasadą, konsulatem w tych wymiarach międzynarodowych powinien zaowocować jakąś pomocą, ale nie ma takiej wymuszonej wzajemności. Widzimy, że niektóre kraje jednostronnie mówią, że ograniczają wjazdy, ograniczają dla wybranych krajów, tam gdzie problemy są większe. Oczywiście w podtekście zasada wzajemności jest, ale ona nie jest taka sztywna do wymuszenia. No, trzeba tutaj rozmawiać, analizować sytuację i tych kontaktów i ustaleń międzynarodowych jest więcej. Mam nadzieję, że współpraca Ministerstw Spraw Zagranicznych będzie przede wszystkim dobra, żeby tutaj tylko te konieczne decyzje podejmować. Rozumiem. I przechodząc do ostatniego obszaru, chciałam przekazać głos Dominikowi z prośbą o zadanie pytań dotyczących zakończenia studiów. Tak, już jesteśmy, panie ministrze, na finiszu również naszych sesji pytań i odpowiedzi i jakby tak też ułożyliśmy nasze pytania, które chcemy panu zadać, żeby też przejść do teraz do okresu zakończenia studiów. I teraz, czy wolno i na ile czasu przedłużyć czas trwania studiów, jeśli student nie odbył praktyk pedagogicznych przewidzianych w roku akademickim 2019-20 i miał w tym roku uzyskać tytuł magistra? Czy wolno dopuścić go też do obrony bez wymaganych praktyk dających uprawnienia do wykonywania zawodu na zasadzie sytuacji z matur, gdzie egzaminy ustne nie odbyły się? Warto zaznaczyć, że uczelnia nie była w stanie pomóc studentom w znalezieniu miejsca pracy do odbywania praktyk. I tutaj widzę, że szpitale nie chciały przyjmować studentów. Myślę, że szkoły nie chciały przyjmować studentów. Taki był zamysł pytającego. No, chociaż przypadki, że szpitale też miały z tym problem, bo jakby ten rygor bezpieczeństwa był tak wysoko wywindowany, że się zdarzały takie sytuacje. Nawet mieliśmy okazję interweniować i prosić, żeby oczywiście zachowując warunki bezpieczeństwa takie możliwości stwarzać. No tutaj odpowiedzi takiej, że ktoś by się poważył na tezę, że można zakończyć studia tam, gdzie ten wymóg praktyk jest, bez tych praktyk, no nie, po prostu uczelnia musi stworzyć takie warunki, żeby te praktyki mogły się odbywać. Jeśli chodzi na przykład o praktyki nauczycielskie, to ostatnio nawet wystąpiłem pisemnie z prośbą do ministra edukacji, żeby poprzez kuratorów zwrócił uwagę w poszczególnych szkołach, które właśnie nie chciały przyjmować studentów, zasłaniając się tymi wymogami bezpieczeństwa, żeby rzeczywiście znowu z troską, ale takie możliwości stwarzać.
no bo nie ma tutaj jakiejś innej wersji i trudno sobie wyobrazić, żeby nauczyciel nie miał kontaktu z realnie funkcjonującą szkołą, klasą, żeby lekarz nie stanął przy łóżku pacjenta, żeby tam, gdzie jest diagnosta laboratoryjny, no nie ćwiczył, że tak powiem, praktycznie, żeby fizjoterapeuta no, tylko miał rysunki w głowie. No po prostu jest to niemożliwe i znaczyłoby to nie tylko pogorszenie jakości, ale wręcz brak kwalifikacji zawodowych. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze dopowiadając oczywiście w skrajnych przypadkach, jak zupełnie okoliczności nie dadzą rozwiązania, może to zaowocować lekkim wydłużeniem, jeśli chodzi o właśnie terminy ukończenia studiów. Mam nadzieję, że to będą sporadyczne przypadki, a najlepiej jakby ich nie było, ale na pewno nie kosztem zrezygnowania z tej części praktycznej. Ja tylko przypomnę jakby to, jak wygląda w kontekście obowiązku. Jeśli chodzi o praktyki, to jest element, który jest związany z programem studiów i to po stronie uczelni, to uczelnia ma obowiązek do tego, aby miejsce odbywania praktyk dla studenta zorganizować. To jest bardzo ważne, drodzy studenci, pamiętajcie o tym, że to uczelnia ma taki obowiązek i w trakcie pandemii jakby wyszło, że no czasem ten obowiązek był nieprzestrzegany, ale oczekujcie tego od uczelni, że pomoże wam zorganizować miejsce odbywania praktyk. No proszę, jak elegancko się tutaj uzupełniamy z Parlamentem Studentów. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie ministrze. Uczelnia, zasłaniając się pandemią, nie wydała mi dyplomu i suplementu w ciągu 30 dni od obrony. Czy ten termin rzeczywiście teraz nie obowiązuje? Ten termin 30-dniowy na wydanie dyplomu wraz z suplementem oraz ich odpisami obowiązuje na podstawie ustawy, czyli nie można łamać ustawy. Tam, gdzie się zdarzają jakieś poślizgi, opóźnienia, to jednak wydaliśmy specjalne przepisy, żeby móc posługiwać się zaświadczeniem o ukończeniu studiów zamiast dyplomem, żeby no nie opóźnić tego ubiegania się o przyjęcie na studia na przykład drugiego stopnia w roku akademickim 2020-2021. No i to zaświadczenie ma zawierać informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, tytule zawodowym, słownie określonym wyniku ukończenia studiów i w terminie 30 dni od daty wydania dyplomu należy przedłożyć ten dyplom w uczelni, tam gdzie nastąpiło przyjęcie na studia drugiego stopnia, no bo tutaj skreślenie z listy studentów byłoby takim najgorszym scenariuszem. Ja panie ministrze muszę podziękować za to rozwiązanie, bo my to rozwiązanie sygnalizowaliśmy kilka miesięcy temu i tutaj Departament Szkolnictwa Wyższego bardzo pozytywnie odpowiedział na taką prośbę odnośnie zaświadczeń, szczególnie w tym roku akademickim, bo wiemy, że tego czasu na obrony było mało, dlatego bardzo dziękuję za to rozwiązanie. Panie ministrze, umówiliśmy się, że godzinę nam zajmie nasza dyskusja. Mamy trochę ponad godzinę, dlatego skończyliśmy te pytania, które do nas wpłynęły i które zostały w jakiś tam sposób przez nas uporządkowane. Bardzo serdecznie dziękujemy za możliwość zadawania pytań i również za wyczerpujące i bardzo konkretne odpowiedzi. Myślę, że wielu uczestników naszej dzisiejszej rozmowy rozwialiśmy pewne wątpliwości. Mam nadzieję, że w ten rok akademicki 2020-2021, mimo trudnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, wejdziemy bardzo sprawnie i że te uczelnie, również wszystkie uczelnie w Polsce będą przygotowane dobrze do tego roku akademickiego. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że to nie ostatni nasz live. Też bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tą wspólną też inicjatywę, no i ten czas wspólnie spędzony, za ten wysiłek przepracowania, pogrupowania pewnych kwestii. Ja mam świadomość, że no, życie jest zawsze bogatsze i może nie na wszystko dzisiaj padła odpowiedź na wszystkie pytania, ale oczywiście w kontakcie z Parlamentem Studentów, czy też jeżeli ktoś zechce wprost
dać jakiś sygnał, czy skierować do nas pytanie, to będziemy w różnej formie starali się udzielać odpowiedzi na bieżąco, żeby rzeczywiście tutaj no, ta relacja była taka dynamiczna, a jak znowu pewną pulę zagadnień, problemów zgromadzimy, to z ogromną przyjemnością podejmiemy formę tego ciekawego dialogu. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Ja tylko dodam, że drodzy studenci, tak jak pan minister wspomniał, możecie kontaktować się z nami jako z parlamentem, ale również z władzami swojej uczelni, ze samorządami studenckimi na swojej uczelni, również z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszyscy są, myślę, że bardzo pozytywnie nastawieni do rozwiązywania problemów. Dziękujemy bardzo za tą naszą dzisiejszą transmisję i życzymy miłego popołudnia, a nawet miłego weekendu, ponieważ to jeden z ostatnich wakacyjnych weekendów dla studentów w tym roku. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo jeszcze raz, panie ministrze. Przyłączam się do tych życzeń wykorzystania tych ostatnich dni, no i dobrego rozpoczęcia nowego roku akademickiego, samych sukcesów i satysfakcji z tej przygody studenckiej. Dziękujemy bardzo.